Jest to dla mnie wielki
Rzeszowi. Taka rocznica powstania wydziału, który mam zaszczyt być dziekanem. Czegoś takiego jeszcze nie było. Dlatego jestem bardzo wdzięcznym opiekunom Jasnej Góry, że pozwolili w dniu dzisiejszym mieć takie przeżycie i wykonawcą, i mnie jako przedstawicielowi nauczycieli. I myślę, że w tym momencie mogłbym pożyczyć wszystkim wspaniałych przeżyć. Ja powiem tak po prostu zazdroszczę Tadeuszowi tak wspaniałego końca studiów. I myślę, że to będzie wspaniałe prognozy dla jego dalszego rozwoju. I niech tak będzie. I myślę, że to wszystko jest Adnione Gloria, Deus Ecce Machina. Chwała Panu mieściła je na swoje niebo.
Siódmego dnia Pan odpoczął. Thank you.
Izraelu, posłuchaj starszy, niech ci opowiedzą, bo ze słuchania rodzi się wiara, a tym, co się słyszy, jest słowo Pana. Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców naszych, przez patriarchów, sędziów i proroków. Szczęśliwi, którzy dali posłuch Słowu Bożemu i uwierzyli. W prześladowaniu, w ucisku i utrapieniach Słowo było z nimi, a wraz ze Słowem obietnica przyszłego miasta zbudowanego na silnych fundamentach, którego architektem i budowniczym był sam. I ty, który słuchasz, oprzyj o skałę fundament twojego domu, aby gdy przyjdzie deszcz, gdy zbiorą potoki, zerwą się wichry i rzucą się na twój dom, by on nie umarł, gdyż na skalę został utwierdzony. Ojcowie nasi pili wodę na pustyni z powodu, a wiesz, jak źródło, z którego ty pijesz. Thank you.
wielu heroldów Bożego Słowa, jak i wszędzie w swojej dzielnicy, przez proroków zapowiedziany. Jej serce niczym chleba żyzna, przyjął ziarno i wydało mu owoc zbawienia. Podobnie jak zły wpuścił truciznę męża Koele, dobry zniżył swym usierdzie i przyszedł przez Bóg Maryi.
byśmy z Boga się narodzili, byśmy do Niego, jak Syn marnotrawny, powrócili. Nie z naszych zasług, lecz z łaski Najwyższego dostępujemy tej miłości. Wszyscyśmy zgrzeszyli, a grzech pozbawił nas chwały Bożej. Dostępujemy jednak do usprawiedliwienia. Tak, z Jego łaski. Thank you.
Jak zaznaczył na początku pan profesor, Jasna Góra i cały pauliński zakon to także dziedzictwo muzyki. Mamy nadzieję, że to prawykonanie kantaty o Słowie Bożym także wpisuje się w to ogromne, duchowe dziedzictwo Jasnej Góry, dziedzictwo muzyczne. I jako zakonnicy bracia mamy nadzieję, że ta kantata to nie jest pomysłite, ale to dobry początek przyszłych, jeszcze piękniejszych, wspanialszych dzieł. A panu profesorowi, ojcu Ireneuszowi i całemu zespołowi serdeczne gratulacje. Gracias.